Wielce Szanowny Panie Prezydent, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za to kolejne spotkanie naszej wspólnoty wyszehradzkiej. Bardzo dziękuję Pani Prezydent Zuzanie Czaputowej za zorganizowanie tego szczytu V4 tutaj w Bratysławie. Tradycyjnie, tak jak zawsze, bardzo się cieszę, że mogliśmy w przyjacielskim gronie porozmawiać bardzo otwarcie, podkreślam to za panem prezydentem Miloszem Zemanem, na te tematy, które dzisiaj rzeczywiście w naszej przestrzeni europejskiej, bezpośrednio nas interesującej, są najważniejsze, choć tak się składa, że dzisiaj de facto są najważniejszymi tematami także i dla świata. Bardzo dziękuję pani prezydent, bardzo dziękuję państwu prezydentom za tą bardzo interesującą wymianę zdań, ale przede wszystkim dziękuję za bardzo miłą, przyjacielską, a zarazem merytoryczną atmosferę, która temu spotkaniu towarzyszyła. Chciałem bardzo serdecznie też podziękować panu prezydentowi Miloszowi Zemanowi. Jest to rzeczywiście w ramach wspólnoty wyszehradzkiej ostatni szczyt, w którym bierze udział przed zakończeniem swojej drugiej kadencji prezydenckiej, przed zakończeniem swojej prezydentury. Panie prezydencie, bardzo jestem wdzięczny za wszystkie nasze spotkania, za wszystkie możliwości porozmawiania z panem prezydentem, niezwykle zawsze dla mnie cenne, i możliwość czerpania z pana wielodziesięcioletniego ogromnego doświadczenia, jak również i przyjemności obcowania z niezwykle inteligentnym, błyskotliwym człowiekiem, znakomitym politykiem, co zawsze było dla mnie wielką przyjemnością, nie tylko sąsiedzką, ale taką po prostu międzyludzką. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Proszę państwa, bardzo serdecznie też powitaliśmy dzisiaj w naszym gronie panią prezydent Katalin Nowak. To było jej pierwsze spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Z rozrzewnieniem wspominaliśmy, że przecież wydawałoby się, że to nie wiadomo kiedy była, zaledwie kilka miesięcy temu, kiedy jeszcze niecały rok temu był z nami pan prezydent Janosz Ader. Dzisiaj spotykamy się z nową panią prezydent Węgier. Cieszę się, że młoda generacja węgierskiej polityki zaczyna współdziałanie w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Bardzo mnie to cieszy i wierzę w to głęboko, że mnie będzie dane jeszcze przez te niecałe 3 lata tutaj z panią prezydent współpracując i naszą całą wyszehradzką czwórką osiągnąć wiele pożytku dla naszej części Europy. Proszę państwa, o tych najważniejszych rzeczach rzeczywiście rozmawialiśmy dzisiaj. Przede wszystkim rosyjska napaść na Ukrainę, wszystko to, co dzieje się od lutego tego roku. To ogromne zagrożenie, które powstało, które zmaterializowało się w tak straszliwy sposób w postaci fali milionów uchodźców z Ukrainy, którzy w największym stopniu przybyli do mojego kraju, do Polski. Ponad 6 milionów uchodźców z Ukrainy przekroczyło naszą granicę. Szacujemy, że około 2 milionów cały czas jest w naszym kraju. Przyjmujemy naszych sąsiadów z Ukrainy, doskonale rozumiemy sytuację, w jakiej się znaleźli. Wielokrotnie podkreślałem, że jestem za to wdzięczny moim rodakom, że się dzielą przysłowiowym chlebem z tymi, którzy są w potrzebie. Z dumą mówię wszędzie, że nie musieliśmy budować żadnego obozu dla uchodźców, bo ci, którzy przybywają z Ukrainy, są przyjmowani po prostu w polskich domach, a to się dzieje nie tylko w Polsce, to się dzieje także we wszystkich naszych krajach wyszehradzkich. To jest nasza dzisiaj rzeczywistość, wynikająca także z naszych doświadczeń. Co to znaczy rosyjska okupacja, co to znaczy rosyjska agresja, co to znaczy obawa przed rosyjskim terrorem. Znamy to wszyscy w naszych krajach. Wyszliśmy zza żelaznej kurtyny. Udało nam się odrzucić kiedyś komunizm. Chcemy być dzisiaj polityczną częścią Zachodu, jesteśmy nią i nie mamy zamiaru dopuścić do tego, by rosyjska dominacja ponownie rozprzestrzeniła się w naszej części Europy. Tym bardziej dziękuję państwu prezydentom i wszystkim głowom państw, grupy państw bukaresztańskiej dziewiątki, przy wsparciu dodatkowo jeszcze
Czarnogóry i Północnej Macedonii za wspólne oświadczenie, które zgodzili się przyjąć z mojej inicjatywy, z polskiej inicjatywy po mojej wczorajszej porannej rozmowie z prezydentem Wołodymirem Zełenskim wobec straszliwego kolejnego bombardowania, jakiego dopuścili się Rosjanie na Ukrainie, bombardując tym razem praktycznie wyłącznie cele cywilne, infrastrukturę cywilną, dopuszczając się kolejnych zbrodni wojennych na Ukrainie. Wierzę w to głęboko, że wspólnota międzynarodowa tego nie odpuści, że będzie ścigała zbrodniarzy wojennych aż do skutecznego ich skazania. To jest dzisiaj nakaz czasów, to jest dzisiaj absolutny nakaz współczesności. Nie może być tak, że bezkarnie prawo międzynarodowe jest łamane, jego fundamentalne normy. Sprawcy tych zbrodni wojennych muszą być ukarani i wierzę w to, że do tego doprowadzimy. Ale wierzę w to przede wszystkim, że zatrzymamy wojnę poprzez to, że Ukraina przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej, także naszym wsparciu, po prostu wyprze napastników poza swoje granice uznane międzynarodowo, odzyska kontrolę nad pełnią swojego terytorium. Kontrolę, którą częściowo straciła jeszcze w 2014 roku w wyniku pierwszej rosyjskiej napaści. Wierzę w to, że Ukraińcy odzyskają te terytoria i że prymat prawa międzynarodowego zostanie w ten sposób przywrócony. To jest, uważam, nie tylko konieczność dziejowa, ale to jest także i absolutny wymóg bezpieczeństwa naszej części Europy i świata. Oczywiście zagrożenia są ogromne, wszyscy mamy tego świadomość, o tym dzisiaj dyskutowaliśmy. Straszenie bronią nuklearną, potencjalne zagrożenie wynikające z ataków na elektrownie nuklearne, które są na Ukrainie. To jest dzisiaj rzeczywistość tych niebezpieczeństw, z którymi się zmagamy, ale tutaj wspólna postawa świata zachodniego, nasza wspólna postawa ma fundamentalne znaczenie. Ci, którzy dzisiaj w Rosji podejmują decyzję, muszą mieć świadomość, że jeżeli czegoś takiego dokonają, są absolutnie wykluczeni. To nie tylko kwestia kary, to po prostu kwestia ich absolutnego wykluczenia z jakichkolwiek elementów wspólnoty międzynarodowej. Znajdą się poza wszelkim marginesem, jeżeli doprowadzą do wywołania katastrofy nuklearnej i de facto trzeciej wojny światowej. Głęboko w to wierzę, że będąc razem i solidarnie działając jako wspólnota międzynarodowa, zatrzymamy ich. Tym bardziej dziękuję za to wspólne oświadczenie i za tą jednoznaczną postawę naszej wspólnoty, którą w tej sprawie przyjęliśmy. Polska pomagała Ukrainie, Ukraińcom. Polska pomaga Ukrainie, Ukraińcom. Polska będzie pomagała Ukrainie i Ukraińcom aż do zwycięstwa, bo taka jest konieczność zachowania bezpieczeństwa naszego i naszej części Europy. My Polacy nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Ale rozmawialiśmy dzisiaj także o bezpieczeństwie energetycznym. To był drugi temat naszej sesji dzisiejszej. Bardzo ważne. Dyskutowaliśmy o wszystkich połączeniach, które mamy, o interkonektorach gazowych, które udało nam się w ostatnim czasie wybudować. Ja przede wszystkim relacjonowałem sytuację oczywiście w moim kraju, w Polsce. Mówiłem o interkonektorze gazowym, który niedawno oddaliśmy do użytku pomiędzy Polską a Litwą, ale także, za co jeszcze raz dziękuję pani prezydent naszej gospodarz dzisiejszej, pani Zuzanie Czaputowej, za interkonektor pomiędzy Polską a Słowacją, który działa w obie strony. Możemy się nawzajem wspierać, ale przede wszystkim także możemy przez Polskę wspierać dzisiaj Słowację, a w efekcie poprzez Słowację także i Ukrainę, jeżeli chodzi o gaz, co ma ogromne znaczenie. Mówiłem, że uważam, że jest konieczność, żebyśmy to budowali nie tylko w naszym tutaj obszarze Wspólnoty Wyszehradzkiej, ale szerzej, także i w obszarze Trójmorza. Ta współpraca budowująca bezpieczeństwo energetyczne ma fundamentalne znaczenie. Mówiłem również o gazociągu z szelfu norweskiego i Baltic Pipe, który udało nam się w ostatnim czasie zakończyć, otworzyć w Polsce i którym będzie do Polski i w efekcie do naszej części Europy dostarczany gaz z szelfu norweskiego. Wierzę w to, że to nie tylko pomoże w pełnej dywersyfikacji dostaw, a w związku z tym możliwości rezygnacji z dostaw z kierunku rosyjskiego, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo naszej części Europy. Będziemy dalej to realizować. To jest stała polityka, którą przyjęliśmy w Polsce i także w innych obszarach energetyki. Będziemy do tego dążyli. No oczywiście problemów jest co niemiara.
Wzrost cen energii światowy prowadzi do wzrostu także i inflacji, jest jednym z najważniejszych czynników stymulujących inflację w naszych krajach, także o tym rozmawialiśmy, w efekcie prowadzi do szeroko pojętego kryzysu, ale wierzę w to głęboko, że współdziałając tutaj i będąc sobie nawzajem pomocni, przetrwamy to i tym bardziej ważne jest to dzisiejsze nasze spotkanie, że spotkaliśmy się tu razem, że dyskutowaliśmy, że omówiliśmy wszystkie tematy i te łatwiejsze i te trudniejsze i te, w których mamy czasem także i rozbieżność zdań, ale w tych fundamentalnych sprawach, w kwestiach bezpieczeństwa, zarówno tego militarnego, jak i bezpieczeństwa energetycznego, mówimy dzisiaj tutaj jednym głosem i jako wspólnota wyszehradzka, i jako część szerszej wspólnoty tutaj Europy Centralnej, bukaresztańskiej dziewiątki, Trójmorza. To jest element bardzo ważny i wierzę w to, że dzięki temu jesteśmy w stanie przetrwać najtrudniejsze próby i że dzięki temu także i zdajemy egzamin z naszej odpowiedzialności za prowadzenie spraw publicznych w naszych krajach i szerzej w naszej wspólnocie. Jeszcze raz Państwu Prezydentom, Pani Prezydent, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.